WIG20, DAX i S&P według technik Fibonacciego. Witam, zapraszam Państwa na komentarz wideo. Jeśli chodzi o WIG20, mamy dzisiaj do czynienia z próbą przełamania tzw. pierwszej zapory podażowej Fibonacciego 2364-67. W moim odczuciu, jeśli ten atak powiedzie się, będzie to zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego z możliwością przetestowania kluczowej strefy oporu 2393-98. Strefa wygląda na bardzo wiarygodny przedział oporu, gdzie spodziewam się wzrostu presji podażowej, a jeśli te oczekiwania nie znalazłyby potwierdzenia w rzeczywistości, niejako automatycznie zostałby wygenerowany kolejny sygnał kontynuacji, w zasadzie już prawdopodobnie nowego impulsu popytowego. Tak więc warto w tej chwili cały czas zwracać uwagę na strefę 2364-67. Notowania indeksu w tej chwili przebiegają ponad tym właśnie przedziałem cenowym. Indeks DAX w piątek wspominałem w komentarzach o strefie 7635-7650. Klasyczne wsparcie zbudowane na bazie projekcji prowzrostowego układu ABCD, z układu symetrycznego. Obserwujemy dzisiaj tutaj reakcję ze strony byków, choć o takim pierwszym sukcesie i jednocześnie zapowiedzi powrotu indeksu na ścieżkę trendu wzrostowego można mówić dopiero w momencie zanegowania strefy 7740-7760. Negatywnie natomiast należałoby się odnieść do przełamania tego wsparcia 7635-50. Indeks S&P. Tutaj z kolei bardzo ciekawie, bardzo w wiarygodny sposób zadziałała eksponowana przeze mnie zapora popytowa 1538-1541. Już od pewnego czasu podkreślałem, że zanegowanie tej strefy to tak naprawdę pierwszy niepokojący sygnał obrazujący wzrost presji podażowej na rynku amerykańskim, ponieważ warto też mieć świadomość, że w takim przypadku doszłoby również do zanegowania tej strefy średnioterminowej 1554-59, która również na razie pełni rolę zapory popytowej. Wracając na wykres skali dziennej, w tej chwili za krótkoterminową zaporę podażową uznałbym pojedyncze zniesienie 78,6, to jest mniej więcej poziom 1567. Zanegowanie tego pułapu wraz z tą zieloną median line to zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego. Podsumowując krótko ten wykres, mówiąc w cudzysłowie, w sensie technicznym nic złego się jeszcze tutaj nie wydarzyło. Pierwszym niepokojącym wskazaniem byłoby dopiero zanegowanie strefy 1531-41, która w piątek zadziałała bardzo precyzyjnie. Dziękuję.